Świętochłowice na Górnym Śląsku. Ta firma zajmuje się robotami drogowymi, transportem i handlem kruszywem. Trwa kolejny załadunek ciężarówki, którą Weronika pokonuje kilkanaście tysięcy kilometrów miesięcznie. Rzuciła biuro dla pracy za kółkiem. Robota wśród niemal samych facetów wymaga silnego charakteru. Dobra, to my teraz tutaj to, tu. Teraz będziemy okopceni. Jezus, nie być taki elegancki, kurde. Spokojnie, to się wypierę. W firmie jestem jedyną kobietą jako kierowca. Mężczyźni generalnie lubią ze mnie żartować, że jako kobieta powinnam pracować w biurze, ale już pracowałam 10 lat, także dziękuję. 7 lat jestem jako kierowca, jestem z tego zadowolona, spełniam się zawodowo, kocham tą robotę. No i nie pozwolę sobie, żeby żartowali ze mnie. Daniel, tu! Przy załadunku na bazie zawsze rzek jest na balkonie, ze względu na to, by monitorować, w jaki sposób operator ładuje dany towar na wannę. Bo jakby był krzywo ułożony towar, to w tym momencie jest niebezpieczeństwo, że może się wanna przewrócić. Werka, jak tam po wymianie tych zaborów? Poczekaj, no Daniel! Z tej strony mnie ładuj, dobra? Co gadałeś? Jak tam po tych wymianie zaborów? Wszystko w porządku? Tak, żeś wymienił, że dalej mi powietrze. To trzeba będzie chyba na warsztat z powrotem wjechać. No. Najwyżej na sobotę się umówimy i... Jakiego sobota? No. Albo trzeba będzie... Nie z prawą stronę bardziej, Daniel, bo będziesz na sprzątą! Albo trzeba będzie zmienić kierowcy. Ja, ciebie kierowcy. Posadzimy do biura, a na to pójdzie kałuża. Ty się na czysto ubrał, to ani nie wiesz, jak robota wygląda. No ja akurat cię proszę, wiem. Ja cię proszę, no. Jak się proszę, żebyś mi zawór wymienił, to się 3 tygodnie proszę. Klamka się proszę wiela, miesiąc. Muszę z drugiej strony wyłazić. Obiecuję ci, że w sobotę ci wszystko zrobię. Ja, mnie też tak obiecywano i zobacz. No. Dobra, Waskiusz, nara. Na razie. I ta klamka zrób. Zdrowia.